Siemanko, a więc moja sesja została usunięta i nie zjem na mieście, zjem w domu, więc pokażę wam dzisiaj, co kupiłem przed chwilą w Lidlu i co zrobię do jedzenia. A więc co będę robił? Będę robił papryki, kupiłem papryki nadziewane wieprzowiną, więc co potrzebujesz? Potrzebujesz papryki, potrzebujesz wieprzowinę, będę robił obiad na dwa dni, a więc wieprzowiny jest sporo. Pieczarki, mozzarella, dwie sztuki, cebula, są trzy, zużyję pewnie jedną półtorej i czosnek. Tak naprawdę do tego jeszcze cebula, do tego jeszcze pieprz i sól i olej. A więc pierwsze co robię, to stawiam piekarnik 180 stopni i zabieram się do szatkowania cebuli i szatkowania czosnku. Cebula poszatkowana, czosnek poszatkowany, czekają w swojej kolejce, żeby wskoczyć na patelnię, a ja zabieram się do szatkowania, do krojenia świniaka. Oczywiście robię to innym nożem i na innej desce. Nie odkrawam żadnego tłuszczu, wszystko się ładnie wytopi w piecu. Więc wieprzowina pocięta, czosnek, cebula i papryka. Jak widzicie, każdy czeka na swoją kolej. Tutaj smalec roztopił już się. Czekam, aż nabierze temperatury i wrzucam cebulę i czosnek w pierwszej kolejności. Cebula i czosnek już dumnie skwierczą tutaj. Nie pokazuję wam, jak wrzucam, ponieważ każdy umie wrzucać. Smażę to do uzyskania brązowego koloru, czy takiego żółtawego. I wrzucam za chwilę mięso. Mięso wrzucone. Następuje teraz solenie. I tak zwane pieprzenie. Elegancko mięso się podsmaży. W momencie, kiedy mięso się smaży, ja przygotuję pieczarki. Pamiętajcie, że to mięso jeszcze potem będzie szło do pieca, który już prawie jest gotowy. I ostatni składnik, czyli pieczarki już wchodzą do gara. A więc po kilku minutach to już jest gotowe. Następuje teraz faszerowanie na ekranie. Tak, nie gotowanie, tylko faszerowanie na ekranie. Zauważcie, że poukładałem papryki kolorami, ażeby się nie pomylić, żeby nie faszerować ich dwukrotnie, dwa razy, podwójnie. Najpierw wrzucę... O, za jasno, panie. Najpierw wrzucę mozzarellę, a później świniaka. Ważne jest, ażeby położyć równo tej mozzarelli, żeby żadna z papryczek nie była zazdrosna, że ma więcej. I tak oto przygotowane papryczki. Jak widzicie, kolory się dotykają. Czerwone są rozdzielone, bo po prostu była kłótnia, ale reszta jest w porządku. Tak oto przygotowane papryczki wkładamy do pieca. Pa, pa, na razie. Za pół godziny się widzimy. A więc to zostaje na dzień kolejny. Jeszcze nie dodałem wcześniej, że na dno tej misy, która poszła do pieca, dodałem troszeczkę smalcu, ażeby te papryczki tam mogły się też od zewnątrz smażyć. W międzyczasie, gdy papryczki zażywają kąpieli słonecznych, ja upitrasiłem taką sałatkę, bukiet warzyw, tak zwany polski kolesław, czyli ogórek kiszony z najpopularniejszym owocem, warzywem w Polsce, czyli awokado. Zagadam jeszcze chwilę do naszych papryczek. O, na pewno jest ciepło, skoro obiektyw zaszedł mgłą. Albo bronią się papryczki przed... Nie, jednak się nie bronią. Pieką się dzielnie. A więc papryki mają już dosyć, widać po tym, ponieważ para wydobywa się z pieca, pachnie wszędzie, głucho wszędzie. Wyłączam, słychać jak skwierczą fajnie, a więc wyciągamy. Mmm.
pachnie fantastycznie, jeszcze lepiej słychać. A więc stało się, przełożyłem koniecznie trzy różne kolory, ażeby znowu nie było kłótni, razem z polskim kolesławem, który upitrasiłem wcześniej. Smacznego, do zobaczyska.